No i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Lekko wieje, ale jest piękna, piękna pogoda. Wręcz prawie, że wiosna. Można tak czuć, jest ten zapach taki naprawdę przyjemny powietrza. Natomiast nie będziemy dzisiaj o warunkach atmosferycznych rozmawiać ani pokazywać. Spróbujemy dzisiaj coś znaleźć, także lecimy dzisiaj szukać. Trzymajcie kciuki za po prostu dobry wypad. Oglądajcie, łapa w górę jak możecie, subskrypcja, dzwoneczek i do pierwszego dołka. Mamy bardzo ładny sygnał tutaj. 32 praktycznie na samej powierzchni. Także trzeba to oczywiście sprawdzić. Mamy to tutaj gdzieś. I weźmiemy sobie pinpointer. I jest kuleczka. Pierwszy dzisiaj fancik to jest kulka ołowiana. Kolejny bardzo ładny sygnał. I tutaj, moi drodzy, jest po 40 podchodzi, także oczywiście też kopiemy taki. Mamy to wykopane. No i teraz patrzymy, co my tutaj mamy. Jest to chyba tu. No niestety, moi drodzy, kawałek ołowiu tylko. Kolejny bardzo ładny sygnał. 32. Przez chwilę ferroczek wskazywał pod pewnym kątem, że może być jednak żelazo. Natomiast nawet jeśli żelazo przybija z kolorem, no to zdecydowanie trzeba sprawdzić. I to wyskoczyło tutaj. Czy zobaczę to na oko? Chyba nie. Będę musiał się wspomóc jednak pinpointerem. Aha, dobra, widzę chyba kolejną kulkę, pewnie. Kuleczka ołowiana. Dosyć nisko. Tak jak widzicie, czasem przeskakuje nawet na 14, ale utrzymuje się 26-25. No ale sprawdźmy to. Według mnie jest to kawałek aluminium najpewniej. Dobra, chyba to w miarę rozkopałem. Sprawdźmy pinpointerem. Mamy jakiś przedmiot, moi drodzy. Ale co to jest? Tylko jakaś blaszka pozaginana. Już myślałem, że coś fajniejszego, natomiast tylko blacha. Tutaj mamy naprawdę bardzo fajny sygnał. Jeden chyba najbardziej dzisiaj obiecujący na wykopkach. 47. Dosyć głębiej. Ale pięknie dzwoni. Chociaż obawiam się, że to może być jakaś puszka na przykład. Jeszcze trochę to rozkopiemy. Oho, dobra, widzę, niestety. Tak się spodziewałem, że może to być puszka albo po prostu polmos. Sygnał wysoki i na samej powierzchni, dlatego też spróbuję samym pinpointerem to wygrzebać. I sygnał, być może słyszycie, jest i mamy to tu, patrzcie. Jest to tutaj w bryłce. Aha, dobra, łuseczka. Tego nie chcemy. Łuska zbita. Ale nie to nas interesuje na wykopkach. Przed nami właśnie będzie wykopywany kolejny dołeczek, płyciutko. Kajś tu, moi drodzy. Zobaczymy, co tym razem piszczy w ziemi. Niestety jest to kolejny stopek ołowiu. Kilka dołeczków było, moi drodzy, samych śmieci. Kolejne śmieci były. A teraz mamy jakąś monetkę i wydaje mi się, że jest boratynka. Chociaż tak teraz ją miziam sobie i wydaje mi się, że jakaś taka gruba bardzo. Widzę jakiś fajny rancik, więc musicie chwilę poczekać. Oczyszczę i zobaczymy. Powinniście, moi drodzy, widzieć teraz, jest tutaj Jan Kazimierz, moneta gruba, jak na boratynkę wręcz niesłychanie gruba. Podejrzewam, że to może być jakiś falsyfikat, a nawet jeśli nie, no to
bo ratynki były bite tak niechlujnie, że takie rzeczy po prostu się zdarzają, tak jak i to przesunięcie stempla na krążku. W każdym razie mamy boratynkę, z drugiej strony nic nie widać, więc czy szelong litewski, czy koronny wam nie powiem. Natomiast fajnie, pierwsza dzisiaj monetka wykopana. Mamy, moi drodzy, kolejny wykopany przedmiot. Myślałem, że zwykła blacha, natomiast jest to coś innego. I zobaczcie tutaj, ma taki jakby, nie wiem, zapięcie to kiedyś było, jakby jakaś wpinka, coś w tym stylu. Natomiast no tutaj zwykła cienka blacha, nie ma to jakichś takich proporcjonalnych kształtów, więc ciężko będzie mi to zidentyfikować, ale myślę, że kiedyś mogło to być coś ciekawego. Kolejny fajny sygnał. 32, jak mordę strzelił, równiutkie. Zobaczymy. Ładnie, nawet 34 wchodziło. No jak myślicie, moi drodzy, będzie ten moniak, czy nie będzie moniak? Co my tu mamy? Kurde, dupka tylko od łuski myśliwskiej. I to wszystko, tyle by było w temacie. Natomiast jeszcze wam wspomnę, że na przykład takie rękawiczki naprawdę bardzo polecam w sklepie Zwiadowca Historii. Są, macie do niego link w opisie tego filmu. Pamiętajcie, że do zamówień wyłącznie w sklepie internetowym Zwiadowca Historii. Wpisując w komentarzu do zamówienia profesor detektorysta, dostajecie fajne, fajne gratisy. A takie rękawiczki naprawdę bardzo polecam, solidne. Jak widzicie tutaj, tak, taki oliwkowy kolor, super. Widzą widzowie, gdzie co jest? Może widzą, natomiast no, pewnie większość z was szuka kółeczka, ja też zawsze jak wykopię dołek, no to szukam intuicyjnie kółka w ziemi, a tym razem mamy tylko żelazną klamerkę i to wszystko w temacie. Piękny koncert tutaj legendaje. No niemalże 40 i leży to na 100% na samym wierzchu. Bardzo ładny sygnał. Nie widzę tego, a nie, dobra, widzę, moi drodzy. Kawałeczek łuski tylko. Kolejny przedmiot wykopany i mamy tutaj guziczek, taki nieduży, malutki guziczek. O, tak jak widzicie. Nawet, chociaż nie jestem pewny nawet, czy jest to guzik, nie wiem, jakaś nabijka czy coś. Chyba ołowione to jest, bo na cynk to niby kolor się zgadza, ale ta powierzchnia widać, że to raczej nie jest cynk. Także nie wiem po prostu na 100% co to takiego może być. Ładny sygnał, moi drodzy. Gdybym miał obstawić, co to jest, powiedziałbym, że kulka. A co bym chciał? No kurde, jakaś moneta może. Trochę spadło ID na 28, było 31. A że tu dużo kulek, no to i tak spodziewam się tego. No to nie kulka. No tylko kawałek ołowy znów. Kolejny wykopany przedmiot to, moi drodzy, taka mała żelazna klamerka, nic ciekawego, jest to najprawdopodobniej od butów, być może kiedyś wojskowych, ale kto to wie, nic ciekawego. No ja, moi drodzy, to myślę, że i tak jest fajnie, no nie, bo to pierwszy wypad w roku, także widziałem na mojej grupie, na którą was serdecznie zapraszam, jeśli jeszcze nie jesteście, że sporo z was na pierwszym wypadzie zaliczyło jakieś sreberko, także ja też bym chciał, ale gratuluję wam i innym, którzy już swój pierwszy wypad w roku mieli, albo jaki pierwszy wypad, taki cały rok. Także ja jeszcze liczę na jakiegoś moniaka fajnego i będę liczył, że w następnych wypadach również będzie. Dobra, trzymajcie kciuki, oglądajcie dalej i lecimy. Moi drodzy, już się zrobiło całkowicie ciemno, natomiast udało mi się znaleźć jeszcze monetę. Nie mam za bardzo jak wam pokazać, bo w kiepskim stanie jest. Ale jest to boratynka, no oczywiście, cóż by mogło być innego. Mamy boratynkę, czyli chyba drugą i ostatnią dzisiaj monetę, także za dużo to dzisiaj nie znalazłem. Zaraz będziemy kończyć, ale może jeszcze coś wyjdzie, zobaczymy. No dobrze, moi drodzy, ja już na dzisiaj skończyłem. Za dużo to nie wykopałem, szczerze powiedziawszy, natomiast
Naprawdę fajnie się chodziło i nie o to tam chodzi, czy jest tego dużo, czy jest mało, czy jest konkretnie, czy nie. Oczywiście fajnie, jak wychodzą fajne rzeczy, natomiast też wykopki były bardzo udane, przyjemne, w fajnej pogodzie. Może ogólnie no to przecież zimno, deszczowo, śnieżnie i tak dalej i wiecznie. Natomiast mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Jeśli tak, to łapa w górę. Mam nadzieję też, że ten montaż, że tak powiem, jak i sam wygląd nowy, odświeżony tych filmów Wam przypadł do gustu. Jeśli tak, to też dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, co poprawić. Może jakieś sugestie, które ja chętnie wprowadzę oczywiście w życie, na moich filmach. Także do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!